Ej, spokojnie, spokojnie, już skończyłem, już idę, poskładam tylko cały ten bajzel i mnie nie ma. Dziękuję za użyczenie pokoju. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, który oryginalnie miał być kręcony na zewnątrz, no ale pada. Dlatego dołączyłem do ruchu Okupas, postanowiłem zająć pokój syna i nie wyjdę stąd, dopóki nie skończę, żeby to było jasne. I stąd nakręcę dzisiejszy odcinek. A o czym dzisiaj? Zazwyczaj pokazuję na moim kanale, że inwestowanie w nieruchomości wbrew pozorom wcale nie jest takie lekkie, łatwe, przyjemne i często też nie do końca zyskowne. Taki realny, ale pesymistyczny przekaz. I koniec z tym. Dzisiaj postanowiłem przejść na pozytywną stronę i pokazać w kilku bardzo prostych krokach, jak łatwo można wejść w świat nieruchomości po to, żeby wtopić i nie zarobić. Zainteresowany? Jak możesz sobie w łatwy sposób napytać biedy? No, zapraszam do oglądania. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Musisz płynąć z nurtem. Musisz sam siebie przekonać, że wyłącznie nieruchomości i że wchodzisz w to od razu. Zobacz, nawet jak przejrzysz listę najbogatszych Polaków, choćby w Forbesie, to część z nich jest bogata dzięki nieruchomościom, a ta druga część, która nie jest bogata dzięki nieruchomościom, jak już dorobiła się na czymś innym, to zaczęła inwestować w nieruchomości po to, żeby ochronić swój majątek. Nieruchomości, nieruchomości, nieruchomości. Nie ma innej drogi. Musisz płynąć z nurtem. Nawet twój kierowca Ubera inwestuje w nieruchomości, więc jak możesz tego jeszcze nie robić? Drugi bardzo ważny punkt to nie dziaduj. Kup drogą, luksusową nieruchomość. Wyposaż ją tak, jakbyś tam sam chciał zamieszkać. Zrób to pod siebie. I oczekuj wygórowanego czynszu najmu za jej wynajem. No bo przecież jak jest luksusowo, to musi być drogo. To moje nadwyżki finansowe inwestuję w nieruchomości. Takie jakby luksusowe. Kolejny element, nie zapomnij tego wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej, zrobić na kredyt. A jak już weźmiesz kredyt, to weź go pod korek. Na pewno twoja luksusowa nieruchomość będzie się na pniu wynajmowała przez 12 miesięcy w roku. Spokojnie pokryje koszt raty miesięcznej, ten czynsz najmu, który zamierzasz uzyskać i jeszcze zostanie ci na to, żeby no, w jakimś ciepłym kraju na plaży rozkoszować się pysznym drinkiem. No, no, prawdziwy z ciebie hardcore. Masz już luksusową nieruchomość, kupioną na kredyt, taki, no, prawie że pod korek, ale nic się nie martw, nieruchomości to jest pewna inwestycja, tam nie ma żadnego ryzyka. Co zatem robimy dalej? Oczywiście, ponieważ twoja nieruchomość jest luksusowa i chcesz za nią dużo kasy, to klient automatycznie będzie prestiżowy, taki, który ma pieniądze. Więc co? Więc możesz odpuścić sobie zupełnie spokojnie zabezpieczenie. Po co? A co więcej, możesz nawet tego argumentu użyć w negocjacjach. Wiecie, szanowni państwo, to jest droga, luksusowa nieruchomość, więc zakładam, że macie na nią pieniądze, a w związku z tym, skoro jesteście tak obrzydliwie bogaci, że stać was na jej wynajem, odpuśćmy sobie kaucję. Po co jakiekolwiek zabezpieczenie? Spokojnie, młody, to jest dopiero 17 powtórzenie, jeszcze tylko 24 i już kończę. Max pół godzinki do półtorej i mnie tu nie ma. Spokojnie, odłóż to, naprawdę tata zaraz skończy. Ponieważ nieruchomość jest luksusowa, a twoja droga do rentierstwa musi być szybka, to wynajmij pierwszemu, który się nią zainteresuje. No, ty nie masz czasu na to, żeby czekać. Trzeba zarabiać kapustę, kasiorę, hajs, czy jak to się teraz mówi. To, że nie masz czasu czekać, to jedna kwestia, ale przecież rata, ta rata kredytu, no sama się nie spłaci, więc jak najszybciej trzeba przytulać ten czynsz najmu, żeby z czego było na bieżąco regulować twoje zobowiązania wobec banku. Wynajmij pierwszemu, który się trafi, bo prawdopodobnie w ogóle, z racji tego, że no chcesz niezłe pieniądze za wynajem tej nieruchomości, to zainteresowanie też jest różne, czyli nikt nie dzwoni, czyli jak już ktoś zadzwoni, niech bierze w cholerę. Jak najszybciej podpisz tę ściągniętą z internetu umowę, ta, która się wyświetlała na górze wyszukiwarki Google i co? I nie przejmuj się żadnym protokołem i nie przejmuj się też żadnymi wizytami kontrolnymi. Nie masz po co nachodzić twojego prestiżowego najemcy w twoim luksusowym mieszkaniu, żeby sprawdzać, jak mu się w ogóle mieszka albo jak wygląda mieszkanie. A jeśli, to kolejny punkt, a jeśli zdarzyłyby się jakieś opóźnienia w płatności, no to oczywiście zrozum te wszystkie tłumaczenia, idź na rękę. Nie ma z tym żadnego problemu, przecież wiesz dobrze, że ten człowiek, ta rodzina, ci ludzie mają pieniądze, inaczej nie chcieliby wynająć tak luksusowej twojej nieruchomości. No nie mogli zapłacić, bo im ktoś nie zapłacił, opóźnił się jakiś przelew.
Puścili przelew, ale no dopiero dotrze tam za 2-3 dni po weekendzie. Puścili przelew, ale podali no zły adres i dlatego bank go odrzucił. Szli na pocztę, żeby do ciebie wpłacić, ale ta poczta, ktoś im ją zamknął przed samym nosem. Ale nic się nie martw, już za chwileczkę, już za momencik pieniądze będą na twoim koncie. Obiecuję, przecież każdy ma jakieś zwykłe codzienne problemy. Ty też. A jeśli już w końcu dotrze do ciebie, że to nie są przejściowe trudności, tylko Houston mamy problem, bo zaległości dotyczą nie tylko czynszu najmu, które ktoś jest winien tobie, ale również zaległości są wobec spółdzielni, wspólnoty, czy wręcz dostawców mediów, to zaczyna się dziać przedziwna rzecz, bo z osoby, która konsumuje treści internetowe, zmieniasz się w kreatora treści, czyli wychodzisz bardzo mocno ze strefy swojego komfortu. To oczywiście sarkazm, ale co przez to rozumiem? Rozumiem przez to sytuację, że dołączasz do absolutnie wszystkich grup na jakimkolwiek medium społecznościowym zrzeszających poszkodowanych wynajmujących i opisujesz, jaka krzywda ci się stała. Jeżeli masz zdjęcia, udało ci się odzyskać mieszkanie, to pokazujesz zdjęcia dewastacji, jakichś uszkodzeń, brudu i tak dalej. Prawo jest do bani, chroni bardziej najemców niż wynajmujących. Ludzie są źli, najem jest bardzo ryzykowny i w ogóle już nigdy się nie będę w niego bawił. Wolę sprzedać mieszkanie niż jeszcze raz komuś wynająć. Nawet nie przyjdzie ci do głowy, że być może po twojej stronie coś nie zagrało i ten proces można było ciut lepiej ułożyć po to, żeby no nie napytać sobie aż takiej biedy. Generalnie to świat sprzysiągł się przeciwko tobie. Tylko czy faktycznie? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ty, no zniechęcony tym doświadczeniem niezbyt przyjemnym, przestaniesz w jakikolwiek sposób brać pod uwagę temat inwestowania w nieruchomości na wynajem jako dobry pomysł. I żeby była jasność, zupełnie to rozumiem, no ale to jest coś, co można było od początku trochę inaczej zaplanować, żeby sobie zabezpieczyć plecy i żeby mieć mniej siwych włosów. Warto się nawet zastanowić, czy nie powierzyć całego tego procesu firmie, która przynajmniej w teorii jest w nim wyspecjalizowana. Ja wiem, że nasza naturalna tendencja jest taka, że jak my ze szwagrem się weźmiemy, to 15 tych mieszkań wynajmiemy. No, ale prawda jest taka, że ktoś, kto robi to częściej, powinien przynajmniej w teorii mieć poukładane procedury i móc ten najem przeprowadzić, no, trochę lepiej niż ktoś, kto robi to choćby raz na rok, czy raz na półtorej roku. Ja wiem, że za tym stoi koszt, ale zastanów się teraz sam, zwłaszcza jeśli masz za sobą jakieś niedobre doświadczenia, czy poniesienie tego kosztu w wysokości 15-20% wartości czynszu najmu nie jest lepsze i czy to nie jest jakaś cena świętego spokoju, no, niż borykanie się z tymi wszystkimi problemami samemu. Oczywiście żadna z firm zarządzających najmem nie da ci 100% gwarancji, że znajdzie zawsze porządnego najemcę, który będzie płacił w terminie i nie zniszczy mieszkania. Takie cuda się nie zdarzają. No a drugi sposób, jeśli nadal upierasz się przy tym, że sam to zrobisz najlepiej, to przygotować trochę lepiej ten proces wynajmu, no po to, żeby nie obudzić się z tą przysłowiową ręką w nocniku. Trochę poczytać, przyswoić sobie wiedzy, porozmawiać z ludźmi, którzy wynajmują mieszkania, być może na jakichś forach, być może na jakichś spotkaniach. Wiedzy jest multum, wierz mi, musisz chcieć ją tylko pozyskać. Podsumowując, może trochę pesymistycznie i może trochę przerysowanie, ale zachęcam do ostrożności, nie do takiego hura optymizmu, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, bo kupić, wynająć i potem mieć problemy jest naprawdę bardzo prosto. Z drugiej strony, uwierz mi, a robię to już od paru dobrych lat, przy kilku dobrych nieruchomościach, naprawdę większość ludzi, będę to zawsze powtarzał, większość ludzi jest porządna, tylko zawsze to nie będzie news dnia, że ktoś wynajmuje od 3 lat ode mnie nieruchomość i płaci w terminie. Newsem dnia będzie, jeśli ktoś w jakimś jednym mieszkaniu wyrzuci telewizor przez okno i o tym się mówi i wtedy narasta takie pojęcie, takie postrzeganie najmu, że jest niebezpieczny, ryzykowny, że zniszczą, przyjdą, nie będą płacili i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dzięki serdeczne za uwagę. Życzę tylko bezpiecznych najmów, sprawdzonych najemców płacących w terminie. Za twoją uwagę dzisiaj już serdecznie dziękuję. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania, polajkowania, no, powiedzenia innym, że jest taki kanał, niech też sobie czasem coś obejrzą, a za twoją uwagę dziękuję już dzisiaj. Do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Trzymaj się i czuwaj.